Do mojej klasy dołączyła Julka. Takie 9 na 10. Pomimo swojego piękna jakoś nie bardzo się odnajdywała w klasie. To była dobra sytuacja dla mnie. Zaprzyjaźniłem się z nią. Okazało się, że wiele nas łączy. Zbliżyliśmy się ku sobie. Pewnego dnia jak przyszła do mnie do domu, to opowiedziała mi swoją historię. W wieku 10 lat zmarli jej rodzice. Chciałem ją jakoś pocieszyć, przytuliłem ją. Ona wypłakiwała mi się na ramieniu. Po chwili zrobiła się głodna. Poszliśmy do kuchni, zjadła jakieś kanapki, pomarańcze i pierniczka. Spytałem się jej, czy jeszcze ma na coś ochotę. Ona odpowiedziała tylko: na ciebie. Spojrzałem jej głęboko w oczy. Swoimi wargami delikatnie muskałem ją po policzku i cicho wyszeptałem: to był mój pierniczek. Po czym udusiłem sukę gołymi rękami. To był mój pierniczek i żadna suka nie miała prawa go tknąć.